Suplementem numer 3, który bezwzględnie powinien stanowić podwaliny naszej codziennej suplementacji, jest omega-3. Olej rybi jest doskonałym źródłem przeciwzapalnych zdrowych tłuszczów omega-3. Zawiera takie kwasy tłuszczowe jak EPA i DHA. Nasz organizm co prawda może nie wytwarzać niezbędnego kwasu tłuszczowego ALA, który znajduje się m.in. w olejach roślinnych, natomiast sama skuteczność tej przemiany jest niestety bardzo wątpliwa, stąd zdecydowanie wskazanie do suplementowania omega-3 u osób na diecie wegańskiej bądź wegetariańskiej z źródeł chociażby alg, bądź jeżeli jest ktoś na diecie peskatariańskiej, faktycznie wprowadzenie tranu bądź właśnie omega-3 pochodzenia rybiego będzie bardzo dobrym pomysłem. Idealny stosunek omega-3, omega-6 w naszym organizmie to jest 1 do 1 bądź 1 do 3, co wiąże się z niższą liczbą lipidów, zdrowszymi naczyniami krwionośnymi oraz zmniejszonym ryzykiem chorób przewlekłych. Samo DHA jest bardzo silnie skoncentrowane w mózgu, w siatkówce, w jądrach oraz w nasieniu. Więc jeżeli zależy Ci na funkcjonowaniu Twojego mózgu, na funkcjonowaniu Twoich oczu, jąder oraz na dobrej jakości Twojego nasienia, szczególnie jeżeli jesteś panem, który stara się właśnie o małego ja, warto jest prowadzić omega-3 w nieco większych dawkach niż dawki zalecane standardowo. Jeżeli chodzi o samo działanie przeciwzapalne kwasów omega-3, warto jest popatrzeć na to, co mówią doniesienia. W jednym z badań mężczyźni, którzy przyjmowali DHA przez 6 do 12 tygodni, zdecydowanie obniżyli stężenie kilku markerów stanu zapalnego w organizmie około 20%. Te markery to chociażby CRP, OB, oksydowany LDL, czy chociażby sam VLDL, czyli LDL o wysokiej gęstości, który jest jednym z markerów chorób sercowo-naczyniowych. Z kolei w innym badaniu 174 pacjentów z chorobą Alzheimera, którzy spożywali olej rybi w dużych dawkach EPA i EHA, obniżył takie cytokiny zapalne jak interleukina 6, interleukina 10 oraz jednocześnie wspierał działanie neuroprotekcyjne i hamował elementy neurodegeneracyjne i elementy autoimmunologiczne. EPA i DHA wytwarzają cząsteczki, które znane są jako resolwiny, czyli od angielskiego resolve. Nazwane są dosyć fajnie ze względu na ich zdolność do rozwiązywania stanów zapalnych. Co więcej, DHA wytwarza cząsteczki, które mają właściwości przeciwzapalne, działające stricte na pracę naszego mózgu. Co więcej, badania pokazują, że odpowiednia suplementacja olejem rybim obniża aktywność cytokin prozapalnych, które nasilają przewlekłe stany zapalne i wpływają na występowanie chorób autoimmunologicznych, w tym takich rzeczy jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba lewcińskiego krona, wrzodzające zapalenie jelita grubego, łuszczyca, toczeń, czy chociażby stwardnienie rozsiane. Więc warto zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy mówimy o odpowiednim działaniu antyzapalnym, czy o diecie ukierunkowanym na działanie antyzapalne, zdecydowanie jednym z czynników, który będzie generował nam te efekty antyzapalne, jest omega-3, a szczególnie odpowiednie stężenie EPA i DHA. Między innymi właśnie dlatego dieta śródziemnomorska, która naturalnie zawiera największe stężenie tych cząsteczek, jest jedną z diet, która generuje najlepsze efekty w kontekście elementów przeciwzapalnych i tak długo utrzymuje się jako top i numer jeden wszystkich diet, czy wszystkich rodzajów schematów żywieniowych na świecie. Zarówno EPA, jak i DHA mają zdolność obniżania poziomu trygliceridów. Najlepszy efekt uzyskujemy po kilku tygodniach suplementacji. Jeżeli popatrzymy sobie na to, jak bardzo możemy obniżyć poziom triglicerydów poprzez samo zastosowanie omega-3, to tutaj mamy poziom od 15 do 50%, a ich efekt jest poparty naprawdę wielu dobrze zaprojektowanymi badaniami klinicznymi. Jeżeli chodzi o potwierdzenie tego, że omega-3 faktycznie działa prozdrowotnie, wystarczy popatrzeć na same zalecenie AHA, czyli American Heart Association, która zaleca przyjmowanie 4 gram dziennie omega-3, szczególnie tych, które są na receptę, czyli są odpowiednio wizerowane i mają wysoką jakość, w celu uzyskania optymalnego wpływu na triglicerydy we krwi, nawet u osób, które stosują już same statyny. Kilka badań eksperymentalnych wykazało, że przyjmowanie w diecie kwasów tłuszczowych omega-3 i poprawa stosunku omega-6 do omega-3 może modulować odpowiedź immunologiczną oraz hamować odpowiedź zapalną. Po 3-tygodniowej suplementacji 3,2 g EPA i 2,2 g DHA odnotowano podwyższoną zawartość EPEA w neutrofilach i monocytach. Co znaczy, że sam efekt przeciwzapalny stosowania kwasów omega-3 jest skorelowany z działaniem bezpośrednio w neutrofilach i w monocytach, czyli krwinkach odpowiedzialnych za monitorowanie i zwalczanie procesów
patogenny. Ponadto omega-3 wpływają na zmniejszenie interleukiny pierwszej, interleukiny szóstej oraz hamują stany zapalne. Zastosowanie omega-3 w przypadku RZS wpływa na silną odpowiedź przeciwzapalną poprzez stymulowanie produkcji interleukiny pierwszej, jednocześnie poprzez zmniejszenie wydzielenia interleukiny szóstej. Suplementacja EPA i DHA oraz wyrównanie samego stanu omega-6 do omega-3 wydaje się być skuteczną terapią dla pacjentów związanych, czy dla pacjentów, którzy są skorelowani ze stosowaniem m.in. metotreksatu. Co więcej, samo wyrównanie i bilansowanie poziomu omega-3 może być pomocne w zapobieganiu zapalnych bólów stawowych w przypadku RZS, które są zdecydowanie skorelowane z tym zaburzeniem autoimmunologicznym. Co więcej, mogą być skorelowane z hamowaniem stanów zapalnych, które są charakterystyczne dla zużycia układu kostno-stawowego, czyli na przykład przez naprężenia mechaniczne, przeciążenia, czy samo zużycie stawu, co jest typowe dla osób intensywnie uprawiających sport. Jeżeli chodzi o same skutki zdrowotne stosowania omega-3, bardzo często mówimy o tym, że niektóre prace są kontrowersyjne, niektóre wyniki są niewiarygodne. Dlatego grupa naukowców wzięła 17 prospektywnych badań, gdzie przez 16 lat do obserwacji wzięto ponad 42 466 osób. I po samych badaniach, po samej analizie doszło do bardzo ciekawych wniosków, a mianowicie wysokie stężenie kwasów omega-3, samego omega-3 indeks, czyli tak naprawdę zawartości omega w samej strukturze czerwonej krwinki, jest skorelowane z dużo mniejszym ryzykiem śmiertelności z powodów wszelakich oraz o średnio 5 lat dłuższym życiem. Indeks omega-3 był odwrotnie skorelowany z ryzykiem śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Sam wskaźnik omega-3 większy niż 8% wiązał się z największą ochroną kardioprotekcyjną, podczas gdy wskaźnik poniżej 4% wiązał się z najmniejszą ochroną. Sam indeks omega-3 mierzy ilość EPA i DHA w błonach krwinek czerwonych i jest wskaźnikiem stanu omega-3 i poziomu omega-3 w naszym organizmie. Sam indeks omega-3 był odwrotnie skorelowany z ryzykiem śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Wskaźnik powyżej 8% wiązał się z największą ochroną kardioprotekcyjną, przy czym wskaźnik poniżej 4% wiązał się z najmniejszą ochroną kardioprotekcyjną. Indeks omega-3 mierzy ilość EPA i DHA w błonach krwinek czerwonych i jest wskaźnikiem stanu oraz poziomu omega-3 w naszym organizmie. Jeżeli popatrzymy sobie na stosowanie omega-3 u sportowców, to możemy zwrócić uwagę na kilka parametrów. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o sportowcach wysokiej jakości, czyli zawodowcach i wysokim stopniu wytrenowania, prawdopodobnie samo stosowanie omega-3 w momencie, kiedy utrzymujemy ich odpowiedni poziom w naszym organizmie, na przykład poprzez spożycie ryb bądź innych produktów zawierających kwasy omega, jest bardzo małe bądź średnie. Dlatego też warto zwrócić na to uwagę, czy jest sens wprowadzania tylko i wyłącznie omega-3 w kontekście poprawy wyników sportowych. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie m.in. na statystycznego Kowalskiego, którego dieta nie jest aż tak dobrze podpięta jak u zawodowca, to możemy zwrócić uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim wydłużenie czasu trwania wysiłku do zmęczenia. Poprawa m.in. mocy chwytu, szczególnie u osób starszych, regulacja masy mięśniowej u osób starszych, zmniejszenie procesów zapalnych oraz szybsza regeneracja. U osób starszych odnotowano również poprawę samej ilości oraz jakości masy mięśniowej. Również doszło do nasilenia procesów masy protein synthesis. Dlatego, jeżeli popatrzymy sobie na stosowanie omega-3 u osób aktywnych fizycznie, to zdecydowanie u osób powyżej 50 roku życia wydaje się, że odpowiednia podaż omega-3 i regulacja omega-3 indeks będzie wpływała zarówno na wydłużenie życia, jak i na poprawę parametrów wysiłkowych. Jeżeli popatrzymy sobie na osoby aktywne, które przestrzegają dobrej jakości diety opartą o założenia diety śródziemnomorskiej, prawdopodobnie nie odnotują aż tak dobrych i wysokich popraw związanych z elementami wysiłku fizycznego, aczkolwiek nadal ta sfera pozostaje do zbadania i wydaje się, że mamy dużo więcej pozytywów płynących ze stosowania omega-3 niż potencjalnych minusów. Ciekawym faktem może być również to, że sama działalność prozdrowotna kwasów omega-3 może być dawko zależna, to znaczy, że tak naprawdę sama skuteczność może drastycznie wzrastać od stosowanej dawki. Wydaje się, że dawka bezpieczna i skuteczna to około 1 gram EPA i DHA dziennie. Chociaż niektóre doniesienia naukowe mówią nawet o dawkach do 20 gram dziennie. Chociaż osoby stosujące takie dawki meldowały fakt, że skóra śmierdziała rybą, raczej nie czuły się za dobrze w kontekście dolegliwości jelitowych, więc zdecydowanie nie przesadzajmy i nie idźmy w tą stronę. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na wcześniejsze doniesienia, o których mówiliśmy, czyli kontekst zmniejszenia
zwiększania ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, bądź w momencie, kiedy jesteśmy w grupach chorób metabolicznych, warto zadbać o te nawet 2-3-4 gramy dawki dziennie, szczególnie jeżeli na przykład mamy do czynienia z wysokim poziomem triglicerydów. Jednak w większości wypadków poziom 1 gram EPA i DHA dziennie będzie dawką, która spokojnie nam wystarczy na pokrycie naszych potrzeb i kontekst szeroko pojętej zdrowotności.